Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nagrywam dla Was poranne wypuszczanie kurek ozdobnych, czyli kwokę z pisklakami oraz jedną ozdobną sirkę. Także najpierw przejdziemy się po terenie. Już długo tu nie kosiłem. O, tutaj nawet lilia zakwitła, jak ładnie. Bym musiał też tutaj sprzątnąć, bo ładnie się zrobiło, wszystko się przyjęło, widzę. I wypadałoby tylko wodę lekko wymienić, wyczyścić. Tutaj są nasze kurki, do których zaraz przejdziemy. Także tutaj też, jak widzicie, kwoka się podkopywała z pisklakami, bo chciała im tam chłodniej zapewnić. Ale pogoda jest generalnie przyjemna. Nawet jak dla kur, jest chyba około 25 stopni, jest tak, chmurki są i co jakiś czas pada, także wypuszczamy kury. Są wypuszczone. Nagrywam dla Was ujęcie też z GoPro. Jak widzicie, są cztery. Nie wiem, gdzie się za... O, tam się zapodziała szara. I wychodzą sobie. Także tak to wygląda. Tutaj zrobiłem im takie coś, żeby mogły sobie pod to wejść, jak jest słońce. Tak jak widzicie. Wydaje mi się, że dobre rozwiązanie. Od w zasadzie początku tego kurnika, znaczy jeszcze jak stał tutaj, już zabudowany, widuję tutaj mysz. Cały czas sobie tu gdzieś krąży mysz, właśnie tam gdzieś, o. No ale to chyba normalne. No. Więc tak to wygląda. Jak widzimy, jest około godzina 8 rano. Coś po 8. I tak sobie wychodzą. Sobie podłożyłem GoPro, żeby trochę ujęć nagrało Wam. Generalnie kwoka ma się dobrze. No, jestem trochę zawiedziony, że tak mało tych pisklaków. Ktoś mi pisał, żeby podłożyć jej. No, jest to dobry pomysł, ale jakoś nie mam na razie czasu jechać, bo gdzieś pisklaki. Nawet nie wiem, gdzie można w okolicy kupić, także raczej tego nie zastosuję, może następnym razem. Ale na pewno byłby to dobry pomysł. Podoba mi się ten czarny, mówicie mi, że to jest kogut i też mi się tak wydaje. Możliwe jest to. No, ładnie się prezentują. Fajne właśnie jest to, że ta sirka szara właśnie... że ta biała sirka nic nie robi tej szarej,
i pozwala jej dochodzić do pisklaku, też się nimi opiekować. Także to jest akurat fajne. O, coś się stało. A ja idę właśnie po jedzenie i damy kurczakom jeść za chwilę. Także przyniosłem już jedzenie dla pisklaków. Jak na razie właśnie karmię je tym po prostu jajkiem, taką jajecznicą z twarogiem rozdukanym razem z tym owsianką i czasami z pokrzywą. Dobra, jest to mieszanka, niedługo będę musiał coś kupić dla nich i też zaczną pewnie jeść mieloną pszenicę. Także nakładamy im tutaj. Widzimy, jedzą jak szalone po nocy. Zabierają sobie. Bardzo fajnie. Także moi drodzy, tak wygląda moje poranne wypuszczanie kur ozdobnych, czyli silek i teraz pisklaków. Także no w zasadzie no jeszcze jak wypuszczę je, to sprawdzam oczywiście stan wody, stan ziarna i wszystko inne, czy nic się nie stało, nie dzieje, różne techniczne rzeczy. No tak to generalnie wypuszczam, sprawdzam czy nie ma jakichś dziur, takie ogólne obejście i to tyle. Także pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapce w górze i komentarzu. Do następnego odcinka. Cześć. Thank you.